Halo, halo, kochani, dzień dobry. Jesteśmy na Podszybiu. Przywitaj się, Kudziu. Dzień dobry. Słuchajcie, kochani, bezpieczeństwo przede wszystkim, także my spokojniutko lecimy, kochani, z naszego Kruszyna, z naszej Kruszyn Areny, która jeszcze nie do końca nadaje się do zabaw na podwórku. Jedziemy, kochani, do pobliskiego Tomaszowa, na naszą Tomaszów Arenę. Słuchajcie, obiekt znacie, dlatego że już kilka produkcji było tam nagranych. Natomiast my jedziemy z Kudełkiem zrobić, kochani, trening. Trening, który myślimy może też być jakąś małą inspiracją dla Was. Jak wiecie, ja nie jestem ani trenerem, nie mam żadnego doświadczenia jako piłkarz. Jestem pasjonatem i od kilku lat świetnie bawię się w dziecięcą piłkę nożną, kochani, razem z moimi wspaniałymi pociechami. Przypominam, z Gutkiem, który ma teraz lat 10, w chwili obecnej jest w Lubinie na treningu. Z Nadią, która ma lat 8, kochani, w chwili obecnej szykuje się do pierwszej komunii świętej, także dzisiaj ma drogę krzyżową. I mój 5-letni Kudełek, kochani, jeszcze cały czas 5-letni, myślę, że to jeszcze około miesiąca z kawałkiem będziemy powtarzać, że jest 5-latkiem i rozpocznie kolejny etap życia. Natomiast chciałem Wam pokazać, że wcale tak daleko nie mamy do Tomaszów Areny. Tak, bardzo lubimy ten Orlik. Jedziemy tutaj w tym momencie, ja z Kudełkiem, pobawimy się z godzinkę, natomiast obiecaliśmy Wam, że na tym Orliku z całą trójką szabełków w nowych budkach od Vita Sport będziemy pobijać. Siemanko, od Vita Sport, kolega nasz jechał właśnie z Orlika, pewnie był się poruszać, kochani, tak, Kudełku? Tak jest, natomiast jeszcze raz przypominam, kochani, dostaliśmy budki od Vita Sport. Patrzcie, tu po lewej jest ten Orlik, gdzie się udajemy w tej chwili. O tutaj, o gdzie ten czerwony dach, zobaczcie. Widzę, że kilka osób biega po Orliku, ale nam to w niczym, kochani, nie przeszkadza. My z Kudełkiem zajmiemy sobie kawałeczek tego Orlika i zaraz rozpoczniemy naszą zabawę. Także, kochani, w tej chwili zakręcamy już tu w Tomaszowie, gdzie czeka na nas... Uwaga, kamerka dostała w tej chwili trzęsienia ziemi i my idziemy z Kudełkiem na górę, wzięliśmy statyw, nagramy Wam obszerne fragmenty z naszych zabaw, z naszego treningu. Natomiast przypominam, że na tym obiekcie, kochani, będziemy się również bawić z szabełkami, nagrywając dla Was, pobijając rekordy kapek w nowych budkach od firmy Vita Sport. Także, tak jak mówię, obiekt znacie, świetny, fajny, kameralny, takich obiektów na terenie Polski jest mnóstwo. Kudzio, pakujemy się, kochany przyjacielu. Tak, oczywiście. Zobaczcie, dzień dobry. Ja się teraz, kochani, za momencik wyłączę, bo taka króciutka czołóweczka. Kudełek właśnie wyciąga sprzęt do trenowania. Jedną piłkę ma do kapkowania, drugą piłkę do trenowania. Natomiast my za momencik idziemy tam na górę. Zobaczcie, piękna pogoda. Zdaje się, że mamy drugi bądź trzeci dzień wiosny i w takiej świetnej scenerii będziemy dla Was robić odcinek. Odcinek z miejsca, które naprawdę bardzo lubimy. Już biorę, Kudełku. Powiedz ładnie teraz dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, Kudełku, idź już na górę, tatuś weźmie zaraz resztę piłek, wezmę talerzyki, kochani, które przygotowałem na dzisiejszy trening i zaraz za momencik się widzimy. Razi? Razi? No razi i dobrze, że razi. Cześć, mój Kudełku. Siemanko, witam jeszcze raz. Słuchajcie, kochani, no docieramy. Mamy dokładnie słonko prosto w oczy, ale ja jestem tak stęskniony tego słonka, że strasznie się cieszę, że tak jest. Kochani, jesteśmy teraz na tej części z tartanem, czyli tak naprawdę nie jest to nawierzchnia na obuwie, które mamy. Ja jestem w korkach, Kudełek jest w turkikach, natomiast on się już rozgrzewa z tyłu. Właśnie leci, kochani, z kapkami. Sprawdza, którą piłką będziemy grać w siatko-nogę. Ile zrobiłeś tamtą? No dobra, na razie tą, tamtą 15, teraz zobacz ile tą, no. Ta najsłabsza. Dobra, a kafuzą ile, zobacz? Nie, ta kafuza jest była. Była, ile było? Tamtą 5, a tą kafuzą 6. Dobra, a tą 15, czyli gramy tą. Dobra, to goń na tamtą stronę siatki. Kochani, zobaczcie, z tamtej strony leci meczyk, jak jesteśmy na Tomaszu w arenie, nie będziemy przeszkadzać. Młodzież się świetnie bawi i gra w piłę, także my w tym momencie, kochani, na tej części tartanowej jakby spróbujemy się z Wami pobawić. Kamerkę staram się tak postawić, kochani, do tyłu, żebyśmy się widzieli, żebyśmy widzieli Kudełka. Kamerka jest w ogóle tak naprawdę ledwo żywa, kochani, muszę powiedzieć, że to już naprawdę są jej ostatnie chwile. Przerywa taśma i nie widzę obrazu, nie widzę podglądu. Chcesz najpierw kapkować? No dobra, to kapkuj, śmialuteńko. A ja pogadam chwilę z widzami. Ty sobie kapkuj, a ja pogadam chwilę z widzami, dobra?
Słuchajcie, widzowie moi kochani, to kudełek sobie w tle kapkuje, natomiast my chwileczkę porozmawiamy. Na tym Orliku produkcji jest już sporo, tak jak mówiłem, jadąc w tą stronę, natomiast wiem, że ta, na którą najbardziej czekacie, nie mamy kiedy jej po prostu nagrać. Tak samo jutro jesteśmy na turnieju z Nadią oraz na turnieju z Kudełkiem. Z Gudkiem jesteśmy na turnieju w niedzielę, także praktycznie codziennie gramy w piłę. Prawie codziennie trenujemy, natomiast mimo wszystko spróbujemy ukraść jeden dzień, w którym da się nam... Co, synuś? Gorąco, ściągamy bluzę. To jest, kochani, lekcja też dla was. Zobaczcie, jesteśmy ubrani na cebulkę, czyli w tym momencie mamy 3 bluzy termo, jedną ściągamy. Nie wolno przegrzewać dzieci, absolutnie. Kudeł jest zahartowany. Kudełek, ściągamy jedną bluzę, możemy działać z powrotem. Tak jak mówię, kochani, w tym momencie mamy przygotowanego kudełka, który się rozgrzewa. Zobaczcie, nie wolno nigdy zapomnieć o wodzie. Płyny mamy, mamy grzybki, kochani, i wielką ochotę na zabawę. Tak, kudełku? Dobra, to proszę bardzo, kapkujemy, bo zaraz zaczniemy grać w siatkonogę, dobra? Także słuchajcie, kochani, kudełek uwielbia w ogóle kapkowanie. Wyniki, jakie robi, w ogóle to są magiczne. To nie są cyfry duże, tylko one są po prostu magiczne. My dla was sukcesywnie na YouTube zapuszczamy, kochani, jego wyniki, jego rekordy, jakie się pojawiają. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że to są cyfry, które powalają nie tylko mnie, was, ale myślę, że fachowców, ekspertów, którzy gdzieś tam śledzą dziecięcą piłkę nożną. Natomiast kudełkowi się straszne gadulstwo wkręciło i chyba musimy dać mu się wygadać, bo no, widzę ognia, bo będzie kłopot. Słuchajcie, pozwolicie, że ja też się troszeczkę rozgrzeję. Może wezmę sobie drugą piłeczkę, dlatego że słuchajcie, kapki to dobry pomysł na rozgrzewkę. Bardzo często na początku treningu fajnie jest jeszcze w ramach berków, jak się bawimy z małymi dziećmi, bądź właśnie tego typu kapkowanie. No na pewno o wiele lepiej kapkuje się, kochani, naprzemiennie, lewą nogą, prawą nogą. Natomiast my do tego kapkowania przejdziemy z kudełkiem, już mówiliśmy, kiedy on przekroczy cyfrę 100 kapek. Wtedy rozpoczniemy pracę prawa-lewa. Natomiast muszę wam powiedzieć, że i tak już prawą, lewą kudełek zrobił tych kapek naprawdę, nie wiem, kilkanaście, co też jest świetnym wyczynem. Brawo, Kudziu, ile było? 66. Ile? 66. 66? Naprawdę? Liczyliście to? 66 kapek? Kolego kochany, a jaki rekord masz? 70. To ile brakło do rekordu? 4. 4 nam zabrakło do rekordu. No dobra, pracujemy dalej. Słuchajcie, to zachęcił i mnie do kapkowania. Natomiast na tartanie w korkach nie bardzo. Nie mam innych butów, bo nastawiliśmy się na Orlik, tak? No twój rekord spróbuję pobić, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. A ja 54. Nie pobiłem cię. Dawaj, pracuj dalej. Ja próbuję cię pobić. Także kochani, w ramach takiego początkowego treningu myślę, że kapki to też fajna sprawa. Ja już czuję, że się troszkę zasapałem, czyli o to chodzi. Nie piłę. 32 tylko. Jeszcze mnie nie popiłeś. Zmieniasz piłkę. Zmieniam piłę. Słuchajcie, no tu się już chyba we mnie odzywa normalna ambicja sportowca. Chcę pobijać naszego pudełka. Słuchajcie, nie nagrywamy w tamtą stronę, bo tam jest słońce. Nie będziemy się widzieć. Także... Nie, no muszę kudła pobić. Nie ma opcji. Zobaczymy, czy to się uda. Słabiutko, ale tu chodź kapkować, żebyśmy cię widzieli. Patrzcie, kudełek, uparcie, ciężko, fajnie pracuje. Naprawdę kocham ten jego zapał. Ile? 14, ale 66 pobijamy.
za godzinę jedziemy po Łódka. Gutek z Lubina dojeżdża do autostrady, zabieramy go, kochani, rozpoczynamy weekend. Natomiast sportowy weekend. Opa, to jeszcze zmienia piłkę. Słuchajcie, mówią, że słabej baletnicy przeszkadza sukienka. Może i tak. Najpierw próbowałem piłką numer 4, potem próbowałem piłką numer 5, ale kafuzą lekką. To jest piłka Little Power, czyli dla właśnie małych sportowców. A teraz biorę normalną 55. Próbujemy zobaczyć, jak tym pójdzie. Pięć, pięć, sześć, pięć, siedem. I kamera. Słuchajcie, ja 57, a ty? 50. No to dawaj. Czekajcie chwileczkę. Pilny telefonik, kochani, muszę się na sekundkę ja wyłączyć na rozmowę. Natomiast w podglądzie cały czas macie naszą rozgrzewkę, czyli kudełkowe kapkowanie. Daje radę? Daje mały radę? Daje, nie? Słuchajcie, mały daje niesamowitą radę, przed chwilą zrobił 50, to jest bardzo duża powtarzalność. I 66. I 66. Tato miał 54. Także... Nie, no muszę kudła pobić, no co wy. Dopiero oddzwaniamy, dawaj. Dawaj kudełko, działamy. Tato. Ty rób wszystko, żebym cię nie pobił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, ja muszę se ściągnąć, bo jednak mi przeszkadza, jest ciepło. Sam też jestem na cebulkę ubrany. Okej? Okay. Powinno być lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaraz się rozgrzejemy. Tato, ile miałeś? No, słabo, z 15. Ale chodź tu na środek, nie tam przy płocie. 20. Brawo. Pięć, cztery, pięć, 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 sześć, pięć, siedem, pięć, osiem, pięć, dziewięć, sześć, sześć, jeden, sześć, dwa, sześć, trzy, sześć, cztery, sześć, pięć, sześć, 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 siedem, sześć, osiem, sześć, dziewięć, siedemdziesiąt, jeden. Musiałem o jeden go pobić. Sporo czasu mi zajęło zrobienie 71. Myślę, że teraz te cyfry będą jeszcze większe. Pamiętajcie, że jak pobijacie rekord kapek, to musicie być mocno rozgrzani. Te prawdziwe, duże wyniki, te właściwe wyniki, one się pojawiają gdzieś około 10-15 minuty treningu. Jeżeli wychodzicie z założeniem pobicia swojego rekordu i obojętnie czy on wynosi 3, 5 czy 15, czy 150. Tak? Jak zrobisz 71, to znów miałeś. To masz rekord, stawaj tu, na razie ja mam rekord. Bądź, pracuj, a ja dokończę myśl z widzami. Jeszcze raz, kochani, chciałem powiedzieć, jeżeli atakujecie rekord, to nasz organizm, jego pamięciowe czucie piły przyzwyczaja się do tak zwanej powtarzalności. I najlepszą powtarzalność osiągamy nie wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, ale kiedy jesteśmy już rozgrzani. To jest coś mniej więcej podobne do wchodzenia po schodach, do takiej pamięciowej, brakuje mi słowa. Chodzi o to, że jeżeli wchodzimy po schodach, robimy to szybko. To w tym momencie możemy wchodzić po tych schodach 100 razy z zamkniętymi oczami.
Wystarczy, że jeden schód podniesiemy o kilka centymetrów i na tym schodzie będziemy upadać. Słuchajcie, z kapkami jest bardzo podobnie, dlatego że kapkujemy. Pierwsze próby są zawsze na nierozgrzanych mięśniach różne. Nie ma tego czucia, piła ucieka i tak dalej. Najważniejsze, żeby nie poddać się w trakcie pobijania rekordu właśnie przed tym właściwym momentem. Ja myślę, że w tej chwili jestem w stanie już robić kapki w setki. Przynajmniej tak się rozgrzałem. Natomiast ten stan nie trwa wiecznie. Jak się zatrzymam w tym stanie, no to wszystkie mięśnie, wszystko powraca do swojej normy i rekordów nie będzie. Czy tak jest? Sprawdzę, dobra? W tle cały czas kapkuje Kudeł. Przypominam, że on ma lat 5 i zrobił tych kapek w swoim życiu już naprawdę mnóstwo. Natomiast za jednym razem, aby piłka nie spadła, zrobił 70. I zrobił to dwa razy. Strasznie żałował, że nie udało mu się 71. No, bo miałby nowy rekord, a jego to napędza, jego to stymuluje. Natomiast przypominam, że my tu przyjdziemy rekordy pobijać. Nie w tym odcinku. My zaraz będziemy grać w siatko nogę, potem pójdziemy na trening właściwy tam na Orlik, ale czekamy, aż tam młodzież skończy grać w piłę. Świetnie, że gra w piłę, a nie w komputery, tak? Picie! Picie masz tu, koleżko. Przyszedł czas na uzupełnienie płynów, to jest bardzo ważny sygnał. To jest sygnał, kiedy Kudeł już jest po pierwszym zmęczeniu. Teraz powinien robić najlepsze wyniki, tak naprawdę. Napij się, Kudełku, i zapraszam. Świetne wyniki robisz. 50 ile miałeś? Raz 50, tak? Drugi raz? Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, bo cię nie widzę, chodź. No 15 to było wszystko rozgrzewka. Potem ile? 66, potem ile? 50 i? 53, bo tato zrobił 54. Zobaczcie, jaka powtarzalność. 3 razy ponad 50 kapek. Jest to naprawdę fajne. Ja póki jestem rozgrzany, spróbuję jeszcze raz.